Przydałaby mi się rozgrzewka. Co powiesz na małe zawody? Przegrany sprzęt wahadę. Kuszące. Po jednym magazynku? Dobra, Kebron. Lubię mieć kocyk złożony w kostkę. Niech cię szlak. Nie powiedziałam, kiedy to zrobię. Przyjmij to z godnością. Ruszajmy do bazy. Jak chcesz, mam trochę amunicji. No, dobra dziewczynka. Też tęskniłam. Alice z przodu. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Porozmawiacie sobie. Tak to jest. Gracias. Manny, dokąd to? Dwójka. Jest 24 do dwójki. Już wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bez boleśni. Straciliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac, mówisz, to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło ze mną, Zoe? Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą? Mówił coś? Nie rozmawiał. Znaczy, widziałam go w kantynie. Raczej się nie da. Jackson mówił. Wstrząsnęło. Nie przejmowała. Zawadzi! Próbuję!
środę, blizny. Jak daleko do was? Kawałek. Jesteśmy na widoku. Chodźmy tam. Sprawdźmy, czy jest tu bezpiecznie. Z tego zrobić niezłą bombę. Tak jest. Może najlepiej zostać na zewnątrz. Nie. Będzie dobrze. Się gdzie schować. Słyszycie? Mamy towarzystwo. Zarażeni. Się i oglądania anime. Co? Nic. Hej, popatrzcie. Widzicie to światło? Może to wyjście? Wejdę na górę i sprawdzę. No dobra.
Kończą mi się naboje. Czy możemy stąd spierdalać? Tak. Spierdalajmy stąd. Wynośmy się stąd. Manny. Robi się. Panie przodem. Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej, Abs. Panie przodem, tak? Lubię cię. Przypominasz garnia twojego taty. Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. Wiecie co? Nie jest źle. Miałyście szansę się do siebie zbliżyć. Zamknij się, Manny. Zadziałało. Ej, znam grę, to mogłabyś nimi zagrać. Może później. Przed nami baza. Nie widać blizn. Muszą tu być. Tak. Nie stójmy tak. Boże. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Tęsknisz za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Straciliśmy czujność. A oni powiesili cały nasz oddział. To był odwet za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, okay, ale te dzieciaki zaatakowały nasze. Co ty byś zrobiła? Bo ja wiem, nie strzelała do nich jak do kaczek. No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Dzieciaki, to nie ich wina. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Jasne. Nie chcę zapeszyć, ale coś tu cicho. Miej oczy szeroko otwarte. Tutaj.
Manny, zajrzyj tam. Robi się. Kabel o coś zaczepił. I proszę. Chodź. Mel, zostań za Liz. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. I? To dość wysoko. Całkiem. Załatwione. Dobra, Mel. Jesteśmy. Jestem przy drzwiach. Dobra, dalej. Szybko. Zobaczcie. Jakiś warsztat dla łodzi. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych czek. Wiesz, tata zabierał mnie na ryby na takiej łodzi. Dostawałem choroby morskiej. Było do bani. Manny, nie zachodź w ciąży. Staram się. Dobra. Przytrzymam to! Leżcie! Odepnij. Sorry. Nic do mnie jest? Ta! Korba pękła. Co teraz? Abby, spójrz. Wyjście. Manny, trzymaj się! Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra! Jak? Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tak. Przypomnij mi, żebym podziękowała Manniemu. Cieszę się, że jestem tu z wami. Że w razie tarapatów jakoś pomogę.
unikasz. Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że Joel na to nie zasłużył? Zasłużył na coś gorszego, ale... wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. Ej, Abby, podstać mnie. Mam pomysł. Lubię pomysły. Okej. Okay. Raz, dwa... Jestem! Co wymyśliłaś? Chwila! Co robisz? Zabieram nas stąd? Dobra, tylko powoli. Jedna z zalet bycia w ciąży. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. Oh, udało się. Chodź na górę. Dziękuję. Okej, zbliżamy się do włazu. Zobaczmy. Przypomina mi trochę łódkę Owena. Tylko jak się na niej dostać? Okej, wygląda nieźle. Nieźle. Dobrze kombinujesz. Zobaczymy. Dość wysoko. Dostajesz zawrotów głowy? Zwłaszcza jak patrzę w dół. Tak.
Tam są. Manny! Schodzimy. Dobra! Patrz, nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O, tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Och, jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Alice, o, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film i będę chlał, aż zasnę. Serio? Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Kobasayama... dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę... mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo? Masz na myśli nasz mezcal? Si. Zostawię ci trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży. I nie uciekała. Okej, ciekawe.
Masz coś? Może tu być skład broni. No to mi się podoba. Hej, w tę stronę. Dobra, idziemy wzdłuż torów. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Nie podoba mi się to. Wiem. Oczy szeroko otwarte. Zresztą mamy mur. Nie mam pojęcia. Szukać stacji. Wyrżnąć drani. Ktoś wie, gdzie są? Rozdzielmy się. Oczy dookoła.
Wiem, że tam jesteś! Ja pierdolę. To już? Nikogo nie widzę. Za mną. Chodźmy. Ej, tutaj. Chodź, mała. Patrzcie, już niedaleko. Puta madre. Są blisko. Tędy. Cholera. Więcej tych pajaców. No, Abi, lecimy. Nadam swoim dzieciom wasze imiona. Gotowi? Dobrze, że tu byliście. Byliśmy w pobliżu. Jak najmocniej, okej? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę.
On ma ranę postrzałową. Dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siadł. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Wyliżę się. Hej, a kogo my tu mamy? Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj. Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od 3 dni. No, dziś idzie. Może ci się dowiedzie. Dobra, dzięki wielkie. Na rabi. Na razie. Zgłaszamy się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Na co jeszcze czekamy? Siema. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. Hej, Abby. Nieźle się tam spisałaś. Dzięki. Wiesz, gdzie jest Isaac? Też bym się chował przy takim zamieszaniu. Abby, chodź tu. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko jest. Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Jak to się stało? Nie wierz się. No. Okej. Jak się dało? Lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Kończymy. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet wszystkich z palców. Bracie, wystarczą 3. No nie? Matko! Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam Melon? Jeszcze tylko... kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel.
Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Ach, lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby tu z nią być. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Picie z blizny, hijo de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział Norze. Oby tak było. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Mhm. Na razie. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa?
Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Szefie, Abby i Manny tu są. Zasnąć. Tak jest. Na górę. No, słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Uena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Załoga z Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduję go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem nie. się. Przecież mamy jeszcze kilka nie. dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abby. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie.